Witam serdecznie na kanale Moje Decyzje. Dzisiaj zapraszam Was do filmu z rozkręcania tego oto noża, czyli Demco AD20,5. No, witam przede wszystkim po dłuższej przerwie, czy w sumie chyba najdłuższej w historii mojego kanału, bo chyba jakieś 3 tygodnie nic nie publikowałem. No, złożyło się na to kilka różnych sytuacji. Nie będę tutaj wdawał się w szczegóły, no ale cóż, czasami tak to bywa, ale już po tej dłuższej przerwie wracam do Was i myślę, że ku uciesze wielu, a na pewno jednego mojego widza, który tutaj już kilkukrotnie pytał o właśnie recenzję tego noża, czyli Demco AD20,5, no to fakt, że oglądacie ten film z rozkręcania, no, świadczy o tym, że tydzień później będzie wideo, nagranie recenzji. I oczywiście też nie mam w zwyczaju rozkręcać noży tak po prostu, tak o. I tutaj również mam jakiś swój konkretny powód, a to tym powodem jest blokada, która w tym nożu jest zastosowana, jest stosunkowo nowa. Nowy pomysł, nowy patent twórcy tego noża, czyli Andrew Demco, a konkretnie jest to Shark Lock i chciałem po prostu Wam tą blokadę pokazać z bliska. No i też przy okazji, jak widzicie, trochę brudu się nazbierało, no bo nożyk już przez jakiś czas użytkowałem, więc też przy okazji go sobie dobrze, porządnie przeczyszczę. Sprężyna już wyskoczyła. Ok, to teraz będziemy wszystkie elementy czyścić. Może na początek sama blokada. I generalnie tutaj powinna być ta sprężyna, która zdążyła nam wyskoczyć. A tak prezentuje się sama blokada, czyli mamy tutaj ten element, ta płetwa rekina, która nam wystaje poza okładkę. I to ona właśnie nam przytrzymuje tą blokadę w pozycji otwartej, a w momencie, kiedy cofniemy, tutaj sprężyna oczywiście się napina, zwalniamy blokadę, nóż można złożyć, puszczając ponownie sprężyna, cofa nam tą blokadę z powrotem i w ten sposób jest nóż zamknięty. No i to samo przy otwieraniu, zwalniamy blokadę i nóż można śmiało otworzyć, puszczamy sprężyna z powrotem, cały ten metalowy element, całe to powiedzmy suwadło wraca nam, przywraca na miejsce. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o same działanie. Tu mamy też od razu informację o patencie, no bo oczywiście blokada jest nowa, jest to autorski pomysł Andrew Demco, więc oczywiście nie omieszkał on tego opatentować. A jak widzicie, nóż no był przeze mnie użytkowany i to dosyć długo. A to z tego względu, że chciałem go sobie dobrze przetestować, dobrze go sprawdzić, no bo jest to nóż, który wzbudza z jednej strony duże zainteresowanie, a z drugiej też spore kontrowersje, jeśli chodzi o jego cenę, która, no nie będę ukrywał, nie jest niska, a szczególnie w Stanach, powiedzmy, gdzie ten nóż jest bardzo popularny, nie jest ta cena niska, bo to jest $150, a u nas w oficjalnej dystrybucji ten nóż kosztuje jakieś 900 albo ponad 900 zł, co jest ceną, no, wysoką, nie ma co ukrywać, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę materiały, z których ten nożyk jest wykonany, które nie są oszałamiające. No i w porównaniu chociażby z konkurencją, za te same pieniądze można dostać nóż wykonany ze znacznie lepszych materiałów. Ale jeśli chodzi o szczegóły, wrażenia z użytkowania, skorzystania, no i też takie moje przemyślenia na pewno w tej recenzji będą odnośnie właśnie ceny tego noża, to zapraszam już do recenzji. Ok.
jeszcze na pewno czyścimy, ale się ubrudziło, usyfiło. Widać, trochę brudu się tam nazbierało, nawet więcej niż trochę. Jeśli chodzi o tą drugą stronę, to nie będę jej tutaj rozkręcał, nie będę zdejmował backspacera. Przecież tutaj nie ma to żadnego większego sensu. Piny same wypadają. Wszystko tylko ładnie przeczy jeszcze. No, a teraz zajmiemy się drugą. Szczerze powiedziawszy, jak do tej pory moje wrażenia są takie, że jeśli chodzi o te noże, które rozkręcałem, to ten, mam wrażenie, jest jednym z prostszych, ale nie najprostszym w tym całym procesie rozkręcania. Nie wiem, czy też odnieśliście takie wrażenie, że poszło to całkiem sprawnie i szybko. Zobaczymy jeszcze, jak będzie ze złożeniem tego z powrotem do kupy. Sensu tych jednak czyścić. W porządku. To teraz można składać i a jeszcze oczywiście smarowanie. Gdzie jest moje smarowanie? To jest moje smarowanie. Oczywiście miejsce, gdzie było łożysko. A to co to? Jakiś porządek się jeszcze tu wkradł. Chwila, jeszcze tu, o właśnie, bym zapomniał jednej z najważniejszych części. Zobaczmy, jak to idzie w ten sposób, dobrze pamiętam. Tak, to szło w ten sposób. Oczywiście z drugiej strony łożyska też trochę oleju nie zaszkodzi. Stopień wyleciał. Okej. Dobra, teraz trzeba złożyć cały ten mechanizm blokady. Zanim dam drugą kładkę, teraz sprężyna sobie siedzi. Teraz tak dla bezpieczeństwa ją sobie tutaj cały czas przytrzymuję palcem, żeby mi nie strzeliła. Okej.
coś tu nie pasuje. Żeby mi tego nie wystrzeliło. Dobra, tu jest. Wszystko ładnie wyszło. Kada działa. Więc w takim razie można skręcać. Nie będę jeszcze skręcał z maksymalną siłą, dokręcał ich do końca. Już jeszcze trzeba będzie nóż wycentrować. I myślę, że wtedy też może być potrzeba, żeby właśnie one były trochę luźniej, albo nawet jeszcze bardziej je zluzować, poluzować. Więc nie ma sensu ich do końca dokręcać. No i teraz pora na pivot. Zobaczmy, czy jest jego opór. Tu jest jego opór. No, trochę poluzuje. Ok, zobaczmy. Ok. Jest lekki blade play. Czyli jest za bardzo jednak poluzowany. Okay. Zobaczmy centrowanie. Centrowanie jest ok. Zaraz zobaczmy. Skręcę jeszcze tylko układki do końca. Nie, jednocześnie widzę, że centrowanie jest w miarę ok, ale delikatnie widzę, że schodzi mi tutaj w stronę z klipsem, więc przytrzymam sobie w ten sposób ręką głównie, czyli wypychając ją w tą stronę, w którą powinna bardziej, że tak powiem, się dosunąć. I w tym momencie, kiedy to przytrzymam, dokręcę do końca śrubę od pivota, znaczy grzeszam od układek i już jest tutaj lepiej. Zobaczmy jeszcze. Ok, teraz skręciłem to na maksa. Dobra, szczerze. Ok. Luzów żadnych nie ma. Czuję tylko, że mimo tego, że ta głównia chodzi płynnie, ale to nie jest jednak ta płynność, która była od samego początku. O! Już jest ten efekt osiągnięty. Blade playa nie ma. Ok, zobaczmy jeszcze centrowanie. I centrowanie jest ok. Tak, jest w porządku. Dobra, to by było w takim razie na tyle, jeśli chodzi o rozkręcanie i czyszczenie noża Demco AD20,5. Jak zawsze dziękuję Wam bardzo za uwagę.
Zapraszam do komentowania, do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i oczywiście do usłyszenia.